W tej części kursu zajmiemy się szybkimi licznikami i przerwaniami sprzętowymi w sterownikach FATEC. W celu zobrazowania pracy takich szybkich liczników i przerwań zrealizujemy prostą aplikację, gdzie będziemy mieć podawany materiał z bębna poprzez rolki napędzane silnikiem i ten silnik będziemy sterować wyjściem Y4. X4 to będzie sygnał startu. Będziemy dodatkowo wykrywać brak obecności materiału poprzez wejście X2. A naszym elementem kolejnym wykonawczym będzie wyjście Y2 podpięte do noża, który będzie ciąło materiał. Dodatkowo mamy encoder, który będzie nam podawał ilość impulsów, żebyśmy wiedzieli, kiedy możemy uciąć materiał na zadaną długość. Przejdziemy teraz do programu. Uruchomimy oprogramowanie MicroLadder i połączymy się ze sterownikiem, wybierając port.com. I odczytamy z niego program, który stworzyliśmy w poprzedniej części kursu. Pobierzemy również tabelę i dopiszemy do tego programu obsługę szybkich liczników. Rozpoczniemy od dodania w tym miejscu linii i wybierzemy funkcję 93, która pozwoli nam na ustawienie bieżącej wartości licznika, czyli po uruchomieniu będziemy chcieli go wyzerować. Czyli wpiszemy do wartość 0 do licznika o numerze 0, czyli pierwszego licznika, jako wartość obecną. Następnie będziemy chcieli zadać, ile ten licznik ma odliczać. Czyli znowuż funkcją 93, ale już ze zmiennymi parametrami. Czyli tutaj określimy sobie wartość 2000, to będzie nasza wartość zadana dla licznika znowuż zerowego, ale nie już wartość obecna, tylko wartość zadana. Połączymy to pionową linią i podepniemy poziomą. Następnie będziemy chcieli odczytywać wartość licznika do sterownika. Znowu skrótem klawiaturowym F5 wprowadzam nową linię i dodaję tym razem funkcję 92, która pozwoli nam na odczyt wartości z licznika. I tutaj określam, który to jest licznik, czyli znowuż jest to licznik zerowy. Podpinam bezpośrednio do linii i teraz muszę skonfigurować w drzewku projektu w konfiguracji wejść-wyjść nasz licznik. Nasz licznik będzie zliczał w trybie AB fazowym. Na faza A będzie podpięta na wejście X0, faza B na wejście X1. Maskę będziemy mieć podpiętą na X2. X2 jest to sygnał, najprościej to ujmując, sygnał przerwy. Jeśli ten sygnał jest podany, nasz licznik przestaje sczytywać sygnał z encodera. I mamy następnie sygnał zerowania tego licznika. Tak skonfigurowany program główny potrzebuje jeszcze procedury, w której obsłużymy przerwanie. Do tego wykorzystamy funkcję 65. I tutaj wpiszemy etykietę przerwania HSC0i. Musi to być dokładnie ta etykieta, która jest podana w instrukcji obsługi. Link do niej zamieszczam w opisie filmu. Gdyż jeśli byśmy nazwali to inaczej, to podobnie jak w przypadku podprocedur, byłaby to tylko podprocedura, nie było, wykonywałaby się jako przerwanie. W podprocedurze wystawimy sygnał, który będzie nam odpowiadał za uruchomienie naszego noża. Jeszcze raz podejrzymy, będzie to sygnał Y2. Następnie funkcją 74 odświeżymy wyjścia. Ponieważ przerwanie wykonuje się poza skanem programu, wystawiając tu wyjście, musielibyśmy czekać, aż się wykona cały skan programu. Wykorzystując funkcję 74, wystawienie wyjścia nastąpi w tym momencie, kiedy przejdziemy przez tą linię. I tutaj określamy sobie, które to jest wyjście, czyli Y2. I określamy, ile tych wyjść ma być odświeżone natychmiastowo. W naszym przypadku będzie to jedno wyjście. Następnie zresetujemy wartość licznika, ponieważ jak doliczy do 2000, żeby mógł znowu doliczać, funkcją 93, czyli wpiszemy znowuż 0 dla licznika
0 jako wartość obecną. Po wykonaniu tego przerwania wrócimy funkcją 69 z powrotem do programu głównego. I przechodzimy do programu głównego. Tutaj zmienimy znowuż troszkę konfigurację linii drugiej i trzeciej. Popatrzmy. Silnik ma być sterowany sygnałem start, czyli jest to X4 i ustawimy sobie tutaj X4 jako start. Po podaniu sygnału X4 ma być wystawione wyjście Y4, czyli tu możemy sobie zamienić na Y4. Następnie obsłużymy wyjście Y2. Wyjście Y2 uruchomi nam timer T0 na czas 0,02 sekundy. Po tym czasie zostanie zresetowane Y2. Następnie musimy spisać warunek braku materiału. Czyli brak materiału oznacza brak możliwości zasetowania Y4. I tutaj zmienimy opcję na styk normalnie otwarty. Tutaj nie będziemy setować, a tylko uruchamiać Y4. I zatrzymanie odbędzie się, kiedy X4 będzie nieaktywny. Tutaj oczywiście X2 w tym miejscu od czujnika obecności materiału. Spróbujemy uruchomić taki program, podając pewne parametry ruchu. Czyli stworzymy nową kartę stanu. Określimy rejestr specjalny, który będzie nam pokazywał pozycję z enkodera, czyli odczyt szybkiego licznika. Jest to rejestr R4096, rejestr podwójny, czyli znowuż wpiszemy DR4096. Określimy prędkość i drogę. DR0 będzie naszą prędkością, DR2 będzie naszą drogą. Jako drogę wpiszemy wartość 0, aby to się wykonywało cały czas, do kiedy jest podawany sygnał Y4 na wejście funkcji 140. I dodamy tutaj jeszcze Y2, aby widzieć, że jest ono wystawiane. I teraz uruchomimy sterownik PLC, żeby pokazać, jak taki program działa. Żeby jeszcze ten program zadziałał, musimy uruchomić, podać stan wysoki na wejście X4. Mamy odczyt z szybkiego licznika. I co 2000 impulsów jest zresetowana jego wartość. Teraz weźmiemy jeszcze, wydłużymy czas tego timera, aby bardziej było widać, jak to wyjście jest wystawione. Na przykład na 20 milisekund to już powinno pomóc. Zapiszemy edytowany blok do sterownika skrótem klawiaturowym Ctrl plus W. I tutaj widzimy na linii jest wystawione to wyjście Y2. I w ten sposób przerwanie jest cały czas wykonywane. Jeśli pojawi nam się sygnał braku materiału, aplikacja natychmiast się zatrzyma. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne części kursu.